Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Delfina Wilkońska. W teatrze Kapitol gram w spektaklu O co biega? Skok w bok i przekręt niedoskonały. W związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Książki zostałam poproszona o to, żeby trochę opowiedzieć o tym, czy czytam, co czytam i tym podobne. A więc na pytanie, czy czytasz książki? Odpowiadam tak, czytam. Ale różnie to bywa. Teraz podczas tej nieszczęsnej kwarantanny jest na to trochę więcej czasu, ale mam takie dni, że nie mogę i wtedy przechodzę albo do oglądania seriali, albo słucham audiobooków, ale o tym zaraz. W każdym razie, jak już czytam, to teraz w czasie kwarantanny, teraz jestem w trakcie książki autora, który się nazywa Ildefonso Falcones. To jest autor m.in. Katedry w Barcelonie. Bardzo przyjemna książka o powstawaniu flamenko. Nic ambitnego, po prostu czysty relaks. Plany na później są nieco ambitniejsze. Planuję przeczytać książkę jednego z moich ulubionych autorów, Gabriela García Márqueza. I to będzie Miłość w czasach zarazy, ale w oryginale. A jeśli chodzi o tego autora, to tym samym mogę odpowiedzieć na pytanie, jaka jest moja ulubiona książka. Moja ulubiona książka wszechczasów, uważam ją za totalne arcydzieło, to jest 100 lat samotności. Chyba dostała Nobla. No, w każdym razie uważam, że to jest najlepsza książka świata. Wspaniała. Za każdym razem, kiedy ją czytam, jakby odnajduję tam coś nowego. I serdecznie ją Państwu polecam. Jeśli Państwo nie czytali, to zachęcam, a jeśli czytali, to może ktoś do niej powróci. No i oczywiście kocham też Anię z Zielonego Wzgórza, Dzieci z Bullerbyn i Jerzycjadę. Za każdym razem, kiedy wychodzi nowa część, to czytam. Jestem fanką sióstr Borejko. A jeśli chodzi o audiobooki, o których już wspominałam, to nie jestem totalną fanką audiobooków, natomiast jest jedna osoba, która naprawdę umila mi życie. Jest to Paulina Holtz, z którą gram w spektaklu Skok w bok, którą serdecznie pozdrawiam. Paulina Holtz, oprócz tego, że jest bardzo zdolną osobą, bardzo zdolną aktorką, ma przepiękny głos. I nie wiem, jakoś tak od półtora roku chyba słucham co jakiś czas jej audiobooków i jestem nimi oczarowana. Minus jest taki, że jeśli zaczniecie Państwo słuchać Pauliny Holtz, to nie będzie Wam się chciało słuchać nikogo innego. Na szczęście trochę tego nagrała i przysięgam, że czas mija bardzo przyjemnie. Szczególnie jeśli wykonuje się jakąś nieprzyjemną pracę w tym czasie. Wiem, bo sprawdziłam, polecam serdecznie. Przez miesiąc, który spędziłam z Pauliną Holtz w uchu, pokochałam zamiatanie i zmywanie podłogi. Mogło to dla mnie trwać bez końca, także polecam serdecznie. I wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i cierpliwości i radości w tym dziwnym, ciężkim czasie. Mam nadzieję, do zobaczenia jak najszybciej. Pozdrawiam. Uwaga, uwaga. Książka 100 lat samotności nie dostała Nobla, natomiast Gabriel García Márquez dostał Nobla za całokształt. Zasłużony. Pozdrawiam serdecznie.